pierwsze giną tam nasi koledzy, lekarze, pielęgniarki, ratownicy włoscy. Są tak przeciążeni pracą, że chcemy chociaż przez chwilę dać im oddech i być może w ten sposób uratować kilkoro z nich. A po drugie, co bardzo ważne, chcemy zajrzeć w paszczę tego lwa, zanim pojawi się w naszym kraju, bo być może w ten sposób będziemy w stanie lepiej się przygotować na nadejście epidemii w Polsce. W tym momencie, tak smutnym, trudnym momencie, tak ja chcę podziękować Wam za pomoc. A jak Włosi, my będziemy pamiętać ten moment. I mam nadzieję, że szybko ta tragedia się skończy.